Dobry wieczór, witam Państwa na naszym kanale. Drodzy Państwo, osiągnęliśmy 50 tysięcy subskrypcji naszego kanału. Jestem wzruszony, bardzo Państwu dziękuję za zaufanie. Jest mi niezmiernie miło, zapewniam, że nie spocznę na laurach. Państwa obecność, no 50 tysięcy subskrypcji, to jakby nie patrzeć, tak jakbyśmy zapełnili Stadion Narodowy w Warszawie. Tym bardziej mnie to zobowiązuje do tego, by dalej ciężko dla Państwa pracować i przedstawiać sytuację, jaka jest u nas w kraju, nie tylko u nas w kraju. Nie przeczę, że chciałem znieść toast, ale jak doczytałem też w zasadach YouTube, jakieś publiczne spożywanie alkoholu niekoniecznie jest akceptowane według zasad tej platformy, więc nie będę administratorów ani ich automatycznych algorytmów drażnić. Zapewniam, że to zda Państwa zdrowie w podziękowaniu za zaufanie zniosę. Drodzy Państwo, miało być dzisiaj satyrycznie i zabawnie, ale wydarzyło się coś, co wymaga skomentowania i raczej zabawnie nie będzie. Drodzy Państwo, arcybiskup Andrzej Dzięga został dzisiaj odwołany oficjalnie, formalnie przez Stolicę Apostolską. Media obiegła ta informacja. Andrzej Dzięga, i tutaj spojrzę do notatki, którą sobie przygotowałem, przez lata ukrywał sprawę księdza Andrzeja Dymera, który w latach 90. wykorzystywał podopiecznych, nieletnich, co już jest obrzydliwe, wprowadzonych przez siebie placówkę. Dymer już w 2008 roku został przez Kościelny Sąd uznany za winnego przewinień wobec osób małoletnich. Mimo wszystko pełnił kolejne funkcje, szefował między innymi Instytutowi Świętego Jana Pawła II w Szczecinie, który powstał w dawnym szpitalu miejskim. Dymer został odwołany w 2021 roku na kilka dni przed śmiercią. Dalej możemy też przeczytać, że ta afera jakby pojawiła się, stała też nagłośniona, jeżeli chodzi o ukrywanie tego typu ludzi, w lutym 2021 roku w reportażu TVN24, potem najdłuższy proces Kościoła. Właśnie Andrzeju Dymerze śledztwo w zasadzie rozpoczęło się po publikacji Gazety Wyborczej w 2008 roku. Patrzcie na daty Państwo, to jest przerażające. Cóż dalej? Otóż okazuje się, że tenże Andrzej Dzięga, nie kto inny, to jest ten sam człowiek, który w grudniu 2023 roku umożliwił nawet nie wyjazd, ucieczkę do Afryki Tomaszowi Duklanowskiemu. Temu hejterowi, byłemu prezesowi Radia Szczecin, który w grudniu 2022 roku odpalił akcję szczucia na rodzinę Filiksów. Skutkiem tej medialnej nagonki, w której uczestniczył Duklanowski, również Samuel Pereira, co ciekawe, akcja została odpalona na 3 minuty wcześniej przez TVP Info Pereiry. Później atak poszedł ze strony Radia Szczecin. Parę tygodni później syn pani posłanki Felix odebrał sobie życie. Duklanowski, bo to nie jest tylko on, to cały klan Duklanowskich. Ojciec Duklanowskiego jest radnym miejskim w Szczecinie. Jego brat jest w jednej ze spółek, bodajże Skarbu Państwa albo samorządowych, teraz już nie mam pewności, ale chyba spółek Skarbu Państwa, więc klan Duklanowski w Szczecinie się dosyć dobrze posadowił. I drodzy Państwo, też jakby kler szczeciński, no, jest dosyć interesujący. Duklanowski już wcześniej wyjeżdżał do Afryki i na swoim profilu prezentował jakże słodkie zdjęcia, trzymając w rękach, na ramionach afrykańskie, kenijskie dzieci. Uciekł do misji w grudniu i sam się tym zresztą pochwalił.
Kiedy ja zacząłem się sprawie przyglądać, nie przeczę, że też skontaktowałem się z paroma dziennikarzami kenijskimi w poszukiwaniu, w której to misji dokładnie Duklanowski przebywa. I pod koniec stycznia, i tu Państwu to zacytuję, bo warto, pod koniec stycznia tego roku Duklanowski zamieścił wpis. Ja go Państwu przeczytam. W tym roku zamierzamy ukończyć szkołę budowę Polskiego Domu Katolickiego imienia Świętego Jana Pawła II w Kenii. Będzie to miejsce dla wolontariuszy z Polski, którzy chcą pracować na rzecz najuboższych mieszkańców Kenii. Nie wiem, może oni sobie tam budują jakąś ochronkę i dom, w którym będą mogli się schronić. Takim miejscem jest niewielkie miasto na północy kraju Isiolo. Tu właśnie budujemy Polski Dom Katolicki po to, by stworzyć miejsce dla wolontariuszy z Polski, lekarzy, pielęgniarek i nauczycieli. I teraz, proszę Państwa, najważniejsze. Od początku grudnia zajmuję się dokończeniem tego projektu prowadzonego przez papieskie dzieła misyjne Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. Do Afryki zostałem posłany przez księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę i księdza Pawła Płaczka. I ja, drodzy Państwo, zacząłem się przyglądać też księdzu Płaczkowi. Możecie znaleźć jego profil na Facebooku, gdzie jako misjonarz prowadzi go bardzo szeroko. Niezwykle interesująca dokumentacja fotograficzna. I teraz, kiedy ja pomyślałem o arcybiskupie Dziędze, bo tak się odmienia jego nazwisko, i również informacje, które docierały i docierają do mnie ze środowisk kościelnych szczecińskich, bo tak się akurat składa, że moja była żona mieszka w Szczecinie i dosyć dobrze to środowisko katolickie zna i powiedziała mi, że no, gdzieś zasięgnie też języka. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest towarzystwo nieliczne, ale prześliczne. Afery związane nie tylko z księdzem Dymerem, tak, ale też i z innymi kapłanami, którzy byli i w zasadzie są podejrzewani o jakieś niecne sprawki. Wybaczcie ten eufemizm. No, pokazują, że Dzięga został odwołany przez Watykan nie z byle powodu. Duklanowski uciekł w grudniu, wiedząc o tym, że prawdopodobnie, no nie mając immunitetu, tak jak na przykład Matecki. Pamiętajcie, że Matecki to jest tylko cyngiel, narzędzie. To nie jest nikt aż tak istotny i ważny, jak mogłoby się wydawać. To jest to, o czym mówiłem w jednym z poprzednich materiałów a propos odpowiedzialności Ziobry, który stoi za tym całym hejtem. Ale akurat Tomasz Duklanowski, drodzy Państwo, to jest człowiek, który jakby przygotował tą całą akcję siania hejtu i zresztą sam się tym chwalił. Mało tego. Możemy przeczytać też, on się tym chwali i to jest jakby istotne, abyśmy to przytoczyli. Napisał tak na swoim profilu facebookowym. Posłuchajcie Państwo, jaka to jest bezczelność. Nowy pełnomocnik Radia Szczecin nominowany przez reżim Tuska chce dostać się do mojego służbowego komputera i telefonu. No, to nie jest własność Duklanowskiego, więc ma obowiązek to zwrócić. Pełnomocnikiem jest mecenas Rafał Wiechecki, przyjaciel Giertycha, jednocześnie obrońca Gawłowskiego i innych ludzi Platformy. W komputerze służbowym i komórce mam dziesiątki nagrań i dokumentów dotyczących przestępczej działalności ludzi PO. Prawda? To informacje stanowiące tajemnicę dziennikarską i dowody w sprawach. Są tam choćby dane i nagrania świadków obciążających Grodzkiego, dokumenty związane z aferą melioracyjną w PO. Sprzęt służbowy zdeponowałem u notariusz, aby nie mieli do niego dostępu nominaci pułkownika Sienkiewicza, którzy przejęli media publiczne. Dlatego teraz Wiechecki składa przeciwko mnie zawiadomienie po to, aby przy pomocy prokuratury dostać się do informacji z mojego komputera, napisał Duklanowski. Otóż, drodzy Państwo, żadnych dowodów Duklanowski nie ma i mieć nie może, bo gdyby je miał, to one już dawno by zostały, mówiąc kolokwialnie, odpalone.
Tak się nie stało. Ten człowiek przywłaszczył sobie ten sprzęt i z tym sprzętem, nie wiem, albo uciekł do tej Afryki, albo gdzieś ten sprzęt schował. Tak czy siak oddać go musi, bo to nie jest jego własność. Ale wracając do tego towarzyskiego połączenia pomiędzy Dzięgą a Duklanowskim, zdjęciami też Duklanowskiego w Afryce, muszę Państwu powiedzieć, że mam pewne obawy, tak to ujmę. Obawy, podejrzenia, wątpliwości daleko idące. Z mojego życiowego i zawodowego doświadczenia wynika, że towarzystwo, które tak się wzajemnie wspiera w różnych sytuacjach życiowych, ma też pewne tendencje, jakby to ująć też w miarę eufemistycznie, jakby do krążenia po mrocznych ścieżkach życia. I nie jest to jakiś odosobniony oczywiście przypadek. Ja przejrzałem materiały, również filmowe, gdzie występuje Duklanowski i Dzięga, i występuje również ten ksiądz misjonarz Płaczek. Zobaczyć, jak im tam idzie ta budowa. Też przejrzałem media kenijskie, tak powiem, przebiłem się przez to wszystko, przyjrzałem się temu i uważam, że w tej sprawie nasze polskie służby powinny podjąć daleko idące kroki, by Duklanowskiego ściągnąć do Polski. Ja Państwo wiecie, śledztwo w sprawie tego stalkingu, bo to raczej jest stalking, tak, i tak to powinno zostać uznane, między innymi wobec Duklanowskiego i Mateckiego, szczególnie wobec Duklanowskiego, powinno nabrać tempa, a sam Duklanowski powinien zostać wezwany w charakterze świadka, by się stawił przed obliczem śledczych. Ponieważ wiadomo, gdzie jest, jak ustaliłem, sprowadzenie go z Kenii nie powinno nastręczać zbyt wielu problemów, ten człowiek powinien zostać przez służby kenijskie zatrzymany. Przecież Kenia chciałaby mieć dobre relacje z Polską, tak? No, Duda tam pojechał, narobił nam wstydu. Przy okazji, to Państwo wiecie. I tutaj mamy do czynienia ze sprawą, która powinna swój finał znaleźć w prokuraturze. Duklanowski sprowadzony do Polski, postawione mu zarzuty, a śledztwo powinno być bardzo szerokie. Ja na razie tego tematu nie ruszam szerzej, bo jeszcze zbieram wiadomości, ale odwołanie Dzięgi przez Watykan, musicie Państwo wiedzieć, że w tej kościelno-katolickiej nomenklaturze, że tutaj Dzięga złożył rezygnację, papież Franciszek to przyjął. Ja też jakby innymi kanałami, bo też jakby sporo księży znam, szczególnie salezjanów, ustaliłem, że czarne chmury się zbierają nad Dzięgą, bo to nie jest koniec tej historii. On w zasadzie powinien przejść na emeryturę za 4 lata. Tak się nie stało. Papież Franciszek wiedział już o tym wcześniej. No, niestety młyny watykańskie mielą dosyć powoli. Mnie zawsze dziwiło to i dziwi do dzisiaj, że przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce stoją jakby ponad prawem. To znaczy, jeżeli ja bym chronił bądź ukrywał osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że na przykład brały udział w wykorzystywaniu nieletnich, i ukrywałbym nie tylko te osoby, na przykład przenosząc je gdzieś, albo wysyłając je gdzieś za granicę, albo gdzieś w Polsce ukrywając, no to podejrzewam, że szybko bym otrzymał zarzuty i raczej nikt by w mojej obronie nie stawał. A tu mamy do czynienia z sytuacją, w której episkopat milczy. No, to jest też delikatna sprawa, bo czeka nas w tym roku wybór nowych purpuratów do episkopatu. To też będzie dosyć zabawna impreza. Ale prokuratura w tej sprawie jakby milczy. I milczała od lat 90. Te śledztwa, które się prowadziły. Zobaczcie Państwo, za tak poważne przestępstwa ci ludzie nie byli skazywani. Dzięga również. No pamiętacie sprawę Dziwisza, który powiedział, że on nic nie pamięta. No pomimo porażających, ewidentnych dowodów, że posiadał wiedzę, a pamiętajcie Państwo, że kto ma wiedzę o popełnieniu przestępstwa, a nie zgłasza tego organom, to popełnia przestępstwo.
Więc tutaj mamy też sytuację jakąś dosyć klarowną. Co do Duplanowskiego, hejtera, bo tak go możemy nazywać, nienawistnikiem, ja tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, to ten bezczelny mężczyzna cały czas w tej Afryce się ukrywa, udając, że buduje jakiś dom w tym Isiolu. Więc tego faceta jest w Polsce przed prokuratorem, a najlepiej, gdyby znalazł się w areszcie i przy okazji sypnąłby swoich kumpli. Zostawiam Państwu to pod przemyślenie, połączcie kropki, połączcie Dzięgę, Dymera, całe to towarzystwo i tę sytuację, w której Dzięga pomaga Duklanowskiemu wyjechać z Polski, uciec z Polski, bo Duklanowski wiedział o tym, że prawdopodobnie może zostać zatrzymany. No nie został wystawiony za nim list gończy, nie było decyzji prokuratury o jego zatrzymaniu, ale on był przekonany o tym, bo pamiętajcie, że na złodzieju czapka gore, że prawdopodobnie spotka go zatrzymanie i areszt, a skądinąd wiem, że on się panicznie tego boi. On się boi zatrzymania, boi się trafić do aresztu, a tym bardziej do więzienia, bo też nie jestem zaskoczony, że nie oddał tego laptopa. Ktoś tego laptopa być może, bo tego nie wiem, to jest oczywiście hipoteza, mógł wynieść i schować na jego prośbę, kiedy on uciekał z Polski, bo mogą tam znajdować się nie dowody przeciwko politykom Platformy Obywatelskiej, nie żadne nagrania dotyczące pana profesora Grodzkiego, ale zupełnie inne dowody, które mogą pogrążyć Duklanowskiego bardziej niż jego udział czy współorganizacja akcji szczucia przeciwko rodziny pani Filips. Z tą myślą was zostawiam. Jak to ktoś ostatnio napisał, że powinienem przyjąć taki alias czy nick, depczący po piętach. No, deptać po piętach potrafię, bardzo dziękuję, to bardzo mi się ten tekst spodobał. Pozdrawiam serdecznie autora, który tak mnie określił, faktycznie depczę im po piętach. I tu, proszę Państwa, te brudne pięty Duklanowskiego są bardzo brudne, tak to ujmę. Panie Państwo, widzimy się jutro o godzinie 14 w kolejnym materiale. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za subskrypcję. Zapraszam nowych subskrybentów. Rozpoczynamy drogę do 100 tysięcy i do srebrnego przycisku, który może pewnego dnia będę miał zaszczyt Państwu pokazać. To będzie nasz przycisk wspólny, bo to dzięki Państwu ten kanał istnieje. Jeszcze raz bardzo dziękuję za miłe komentarze dotyczące mojego stanowiska w sprawie pani Elizy Michalik. Podtrzymuję w całej rozciągłości. A jutro być może porozmawiamy jeszcze o pewnym nowym nienawistniku, który się pojawił wśród symetrystów. Jan Wrubel, który dzisiaj, czy to było wczoraj, powiedział, że Platforma Obywatelska jest jak Rosja. Po prostu skandal nad skandale. Takiego szczytu bezczelności jeszcze nie słyszałem, nawet z ust pisowców. Kochani moi, trzymajcie się cieplutko. Życzę spokojnego wieczoru, dobrej nocy. Jutro się widzimy. Do zobaczenia.